Nie no, mamy usiąść? Nie będę zgrywał chojraka ani bohatera. Poddaję się. Za dużo dobrego, za dużo serca, życzliwości, za dużo uczuć, za dużo pięknych kobiet. Za wielki wiatr na moją wełnę. Wybaczcie. Ale jedno już wiem, kończąc tą osiemdziesiątkę, że jak przyjdzie znowuż dziennikarz czy dziennikarka i powie, proszę pana, pan tak długo żyje, to niech pan powie, tyle pan przeżył, czy warto było? Otóż z całą odpowiedzialnością będę mógł odpowiedzieć, warto było. Warto było spotkać was na drodze życia, pracować z wami, przyjaźnić się z wami, być z wami. Naprawdę po stokroć warto było i za to dziękuję. Ale tak wypadałoby, zdaje się, że jak ktoś ma 80 lat, to powinien jakąś złotą myśl, jakąś wskazówkę, powiedzieć, jak żyć. No to tak zadaje się takie ostatnio pytania. Nie trzeba wiedzieć. Otóż muszę was rozczarować. Ja tego nie wiem. Co więcej, miałem wrażenie, że życie polityczne, które uprawiałem przez kilkanaście lat, też mnie niewiele nauczyło. Sam mechanizm demokratyczny, którego bronię i o którym jestem przekonany, że jest jedyny w swoim rodzaju i jedyny możliwy, sprowadzony do mechanicznych głosowań, do bycia trybikiem w aparacie partyjnym, w braku przekonania, czy głosując właściwie jestem w zgodzie ze swoimi poglądami, czy nie, czy tak muszę, czy tak chcę, czy tak uważam. Jest ogromna gorycz w sprawowaniu funkcji politycznych. I to szalenie uwiera. To jest coś, czego nie da się tak łatwo wymazać. A wy mówicie, tutaj padły słowa, że to człowiek zasad, zapatrzony wartości. No tak, ten mechanizm bez własnych przekonań, bez jakiejś wartości. Jest mechanizmem groźnym, bo pustym wewnętrznie. I stąd naprawdę groźne są sytuacje, kiedy ludzie odpowiedzialni, wybrani na stanowiska parlamentarne czy rządowe, spychają odpowiedzialność, uchylają się od niej, bo właściwie nie wiedzą sami, co powinni, jak powinni, a lepiej się nie wychylać, lepiej nie zadzierać. I ja to obserwowałem przez lata. Zbierała jakieś przekonanie, że coś tu jednak, przy całym szacunku dla demokracji, coś tu nie gra. A wreszcie cisnęło mną fotel w Senacie, a potem się z niego zerwałem i wybiegłem z sali, gdy uchwalaliśmy ustawę o mediach publicznych. Czy mają być media publiczne? I wtedy w ramach
poprawek, twórczości senackiej, jeden z moich kolegów wstał i mówi, no tak, ale tutaj w tej ustawie nie ma wartości chrześcijańskich. No to ja myślę sobie, no może rzeczywiście, może ma jakąś rację, może ma. No to wpiszemy, że media publiczne mają strzec i przestrzegać wartości chrześcijańskie. Ale po chwili zerwał się drugi senator i mówi, ale to nie wystarczy w jednym artykule, to co najmniej musi być w dwóch, bo inaczej ta ustawa... Wytrzymałem jeszcze i to. Ale jak trzeci to sam powtórzył, wtedy zrozumiałem, że są granice absurdu, a może cynizmu. Pojechałem do Krakowa, no bo zawsze wracałem do Tygodnika Powszechnego, jak było coś, jak mnie gdzieś wyniosło niepotrzebnie. No i co miałem zrobić? Łapię księdza Józefa Tischnera. Pyta się Józek, powiedz mi, są dziś spisane wartości chrześcijańskie, to chciałbym to wiedzieć, bo zdaje się, że za chwilę będziemy mieli ustawę i chciałbym zrozumieć sam dla siebie choćby, o co chodzi. A Józek Tischner mówi, no wiesz, z tym jest kłopot, ale jeżeli istnieje, jeżeli to gdzieś zostało skodyfikowane, to chyba w jednym tylko miejscu, w kazaniu na górze. W 8 błogosławieństwach. No, starałem się traktować poważnie to wszystko, co robię i czego się ode mnie wymaga, więc siadłem raz jeszcze nad tym tekstem i go czytam. I co? Co jest w nim uderzającego? Jest 7 błogosławieństw skierowanych do ludzi, konkretnych ludzi utrudzonych, sponiewieranych, ludzi skrzywdzonych, borykających się z losem, do konkretnych ludzi bądź grup, niewielkich grup ludzkich, stosunkowo niewielkich. I tylko jedno błogosławieństwo odnosi się do życia publicznego, do działań o charakterze publicznym. I to nie jest moje przesłanie. To jest przesłanie sprzed 2000 lat. Ale byłoby może dobrze, żeby nad tym jednym publicznym błogosławieństwem zastanowili się dzisiejsi przyszli politycy, bo jest powiedziane błogosławieni, którzy pokój zaprowadzają, bo oni będą nazwani synami Bożymi. Nie ci od walki, nie ci od zwycięstw, nie ci od siłowych rozwiązań i nie ci, których uważa się z dumą, a jakże za nieugiętych, za bezkompromisowych, którzy nigdy nic, broń Boże. Ci, którzy pokój zaprowadzają. I może w tym chrześcijańskim skądinąd kraju może warto, żeby przez chwilę i nad tym się zastanowić i tak zrozumieć po prostu, o co tu chodzi w tym momencie. Co znaczy zaprowadzanie pokoju, a co się jaskrawie w sposób oczywisty z tym błogosławieństwem kłóci. I życzyłbym
i wam wszystkim, i sobie, oczywiście pokoju, ale też tego, że jest to zadanie nie tylko mediów, nie tylko służb specjalnych, nie tylko polityków. Tego jednego i aż tego wymagano od ludzi. Chyba nic więcej nie potrafię powiedzieć. Dziękuję wam z całego serca.